Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Anode Heart. Grę, w której będziemy łapać stworki tak naprawdę. Na pewno w tym momencie już wam się zapala pewna lampka w głowie, że czy to kolejny klon Pokemonów i być może tak. Natomiast gra ponoć nastawiona jest na bardzo szybką walkę, co jest w mojej głowie automatycznie plusem, bo jedna rzecz, która najbardziej po jakimś czasie odstrasza mnie od gier związanych z tematyką łapania stworków i wystawiania ich do walki, jest to, kiedy te walki trwają zbyt długo, dłużej niż powinny w moim odczuciu. No i jest też to gra, która jest w otwartym świecie, w półotwartym świecie powinienem powiedzieć, i dodatkowo jest też nastawiona dosyć mocno na eksplorację. Więc tak, jest Palworld i jest Anode Heart. Tak mi przynajmniej się wydaje, więc sprawdzimy sobie tą grę i zobaczymy, na czym ona konkretnie polega. Moi drodzy, ja klikam nowa gra, wy klikacie subskrybuj i zaczynamy działać. Zobaczmy, może myszkę zgarnę wam z ekranu, żebyście się nie wkurzali, że ona tam cały czas jest. To jest to. A więc to zakończone. Nie jestem do końca pewien co, ale będziemy podkładać głos poważny. Doktor. Doktorze. Właściwie. Złapali nas, dotarli do nas. Musimy się ewakuować i musimy ewakuować wszystkich. A więc nasz czas się skończył. Uratuj tą dwójkę. Ja zostanę tutaj. Ale doktorze, nie, nie rób tego. Musi przetrwać. Tam totalnie jest Anode Heart, jakby co, tytuł gry. Wszyscy to wiemy, twórcy to wiedzą, po co to chować. A teraz rozpoczyna się twoja podróż. Szukaj! Czuję się, jakbym był psem w tym momencie i... Szukaj! Szukaj! Szukaj. No dajesz! Jakby nie wiem do końca w jaki sposób, ale... A proszę bardzo, jesteśmy na wybrzeżu. Ślady kapsuły ukończone, a właściwie śledzenie kapsuły ukończone, chyba tak powinienem powiedzieć. Program odnaleziony, analiza w toku. Brakuje rdzenia danych. Okej. Okay. Odszukać i reinicjalizować. Okej. Okay. Jestem w stanie to zadanie wykonać chyba. A, Sik to jest imię naszej postaci, co? No dobra. I zniknął ten ktoś, kto tam był. A ten dziwny odgłos piszczący jednak cały czas się pojawia co jakiś czas. Może możemy coś z tym faktem zrobić? Są tu jakieś ludziki wewnątrz slotu Shishiego. A więc się obudziłeś. Dzięki, niech będą wirtualnym. Obawiałem się, że twój program zepsuł się już na amen. Obudziła się. Chyba to ona. Nie jestem z tego tak pewien. O, moje przeprosiny. Powinienem chyba wyjaśnić. Jesteś wewnątrz mojej stacji w Kernel Dump. Ja jestem Shishi, mechanik. Leżałaś na ziemi, na granicy Circuit Shore. Wyprowadziłem cię więc tutaj, żeby cię naprawić. Chociaż muszę powiedzieć, nigdy nie widziałem mechaniki w twoim stylu wcześniej. Nawet jako mechanik sam we własnej osobie miałem problemy, żeby zrozumieć, jak włączyć ponownie swój program. Na szczęście włączył się na własną rękę. Masz może imię? Widziałem jakieś symbole na twoim rękawie, które można by zinterpretować jako Sik. Poszukuj innymi słowy. Czy twój moduł mowy jest nieaktywny? A dlaczego by... Może weź to na przynajmniej póki co. O, recorder, okej. Okay. Innymi słowy co, notatnik po prostu? Jeśli będzie taka potrzeba, możesz użyć notatnika, żeby zapisać rzeczy, które chcesz powiedzieć. Czy tak jak w moim przypadku, rzeczy, które chcesz zapamiętać. A więc Sik to twoje imię. Nie! Możesz zapisać swoje imię? Mogę. Bardzo blisko. Używa dwóch tych samych liter. Ale nie. Czy Stata to zdecydowaliśmy? Tak, zdecydowaliśmy, że Stata to jest nasze imię. Zdecydowanie. No dobra, jasne. Czy pamiętasz, jak się tutaj dostałaś, Stata? Dostałaś? Nie masz takich zapisków, co? Powinnaś trochę odpocząć przez jakiś czas. Twoja moc nie została w pełni przywrócona. I nawet nie ma co wspominać o tej dziwnej mgle na zewnątrz. Prawie się zgubiłem będąc tam. Możesz zapisać swój progres tutaj, przy tym terminale. Możesz także załadować swoje obwody przy tym terminalu serduszkowym. Tam o, to znaczy gdzie? Tu obok mnie w sensie? Jeśli będziesz czegoś potrzebować, to będę tutaj przy mojej stacji pracy. Ja mam wiele pytań. Co to jest na przykład? A to jest w ogóle Enter, to nie. To jest kapsuła spaciowa, czyli do spania. Program, który w tym momencie jest cały czas dochodzi naprawy. Okej. Okay. Tu jest, a to jest serduszkowa rzecz. Dobra, Recovery Terminal.
On jest połączony w tym momencie, ten terminał odnowy. Czy chcemy wyleczyć naszą drużynkę? Tak, naszej drużynki tak naprawdę nie ma. Ale chcemy ją wyleczyć. I jest wyleczona. A tutaj z kolei jest saving, co? No okej. Okay. To w porządeczku. A tu jest co z kolei? A to jest z kolei coś, co wygląda na jakiś mechanizm w kształcie jajka. Nie jesteś do końca pewien, czy możesz się w tym przespać. No ja nie jestem pewien. A ty kim jesteś, Robi? Jesteś Robi, to już wiemy. Pan Shishi sprowadził cię tutaj do naprawy. Ale nie wyglądasz ani nie zachowujesz się jak mechanika. Czy jesteś może świadomy? Wybacz, jeśli jestem niegrzeczny. To, skąd pochodzisz i kim jesteś, nie ma znaczenia. Jesteś naszym... tak jak i ja i profesor, mieszkańcem tego miejsca. Czy chcesz może jakieś wskazówki w kwestii gry i kontrolowania siebie? Możesz także zobaczyć je w settingsach. Nie chcę żadnych wskazówek. A to są całkiem dobre wskazówki. Zastanów się może. No teraz to się zastanawiam, kurde, jak on tak powiedział, to daj mi te wskazówki w takim wypadku. Dzień dobry, mieszkańcu Kernel Dump. A właściwie Dump. Chcesz jakieś wskazówki? Tak. Widzisz tą śliniącą piłeczkę, która cię cały czas za tobą podąża? To jest Floaty. Twój plecak. Naciśnij albo Enter, żeby wejść w jakąkolwiek interakcję z Floatim. Można sprawdzić swoje przedmioty, pamięć, drużynę i też ustawienia. Kiedy to zrobisz, naciśnij X. Jeśli nie biegasz, to pamiętaj, że możesz nacisnąć C, żeby zacząć biegać. Tak ogólnie mówiąc, klawisze C i V są używane na dodatkowe akcje. W menu zazwyczaj używane są do tego, żeby przechodzić pomiędzy różnymi zakładkami, czy też żeby przejść do kolejnej strony. To wszystko z moich porad. No fajne porady miał koleś. Znaczy, może to są jajka. Totalnie mam ochotę je wziąć. Stara, powinieneś trochę odpocząć przez chwilę. Przynajmniej poczekaj, dopóki mgła nie rozwiała się, zanim pójdziesz gdzieś dalej. Okej, to są jajka. Znaczy, jajka w różnym kolorze w tym miejscu. Chcę je dotknąć. Dotknąłem je, totalnie. Profesor chyba nie będzie zadowolony z tego faktu. Prototypowe jajka! Co? Jak ty to zrobiłeś? Próbowałem w jakikolwiek sposób wysiedzieć je przez miesiąca. Mam nadzieję, że nie dosłownie. Cóż, nie ma czasu, żeby teraz podziwiać ten fakt. Musisz połączyć się z tamą, która zaraz się wykluje. Obiecuję wytłumaczyć ci wszystko później, ale teraz póki co musisz podejść bliżej do jajek. Ustawiam je w taki sposób, żeby tylko jedna z tam się wykluła. Chłopane, że to potrafił ogarnąć, to nie jest takie proste, mi się wydaje. Ale musisz wybrać, która. Jesteś gotowy? Zaraz się wyklują. Okej. Okay. I na standardowy wybór nie Pokemona, tamy. Kogo możemy wybrać? Mamy tutaj Kobo, mamy Talfu i mamy Fifu. Fifu ma super prędkość. Kobo ma super atak. A Talfu jest magiem, jak widać. Jest ognistym psiakiem. No dobra. Tutaj mamy z kolei... A to jest w ogóle kobold tak naprawdę. To Kobo to nie wzięło się od niczego. Okej. Okay. Je mięso, je rośliny, je cokolwiek. No jak Fifu je cokolwiek, to ja go rozumiem. Fifu będzie naszym ziomeczkiem. Będzie cokolwiek, ja też będę cokolwiek, będziemy... takimi właśnie jedzeńkowymi kolegami. Ojejku, faktyczny Fifu. Czy chcesz mu dać nickname? Nie damy mu nickname'u, bo to jest faktyczny Fifu. Prawdziwy, ten pierwszy. To niesamowite. Analizuję te dane wyprodukowane przez to wydarzenie w bardzo porządny sposób. Teraz, kiedy połączyłeś się z tą tamą, będziesz musieć się nią opiekować. Super, że powiedziałeś mi to po fakcie. Zamierzałem eksplorować wyspę z tym, że właśnie chyba tam mam, rozumiem, jako swoim kompanionem, ale zawierzę tę misję tobie. Dzięki, bardzo spokojnie do tego podchodzisz, profesorze. Czy tam doktorze, czy tam mechaniku. Prawdopodobnie już to wiesz, ale do niedawnego czasu Tama były fenomenem, który był ekskluzywnie występującym tylko w sieci? Wewnątrz sieci egzystowali jako miks danych i kodu, który tak naprawdę to uzyskał życie. Ale teraz pojawiają się nawet w Overworld. A skoro nasz świat zawiera wiele różnych płaszczyzn, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, coś takiego wcale nie jest niemożliwe. Wciąż jednak nie wiemy, w jaki sposób Tama pojawiły się w ogóle na świecie. Albo dlaczego zaczęły przyjmować faktyczną formę w Overworld. Mam nadzieję, że będę w stanie zrozumieć teraz coś więcej z tego faktu, dzięki temu, że połączyłaś się z Fifu. A, i ostatnia rzecz, zanim pójdziesz gdzieś na zewnątrz, zaczniesz eksplorować. Tak jak w wypadku, gdybyś znalazł przyszłych rekrutów, ten gadżet pomoże ci ogarnąć, ilu ich jest i w ogóle.
Chciałem eksplorować wyspę i znaleźć innych świadomych, którzy mogliby tu przyjść i żyć. Dawno temu to miejsce było pełne. Było bardzo żywe. Teraz jestem całkiem sam. Wszystkimi mechanikami, całą tą pracą mechanika, którą dostaję codziennie, ledwo co jestem w stanie jakoś utrzymać to miejsce i otoczenie w czystości. Więc proszę, jeśli wpadniesz na jakiegoś świadomego, to spróbuj go sprowadzić do Kernel Dump. Spoko, nie ma problemu, to ja po prostu robię wypad, nie? Idę sobie szukać, mamy tutaj memory. Five? Kara i wszystko jasne. Party, mamy Fifu na pierwszym poziomie. Zobaczmy statystyki jeszcze raz. Waży 80 MB. Nie jest zbyt dużym tamą. Ciekawe, to jest ewolucja, ona nie wygląda tak normalnie. W ogóle czemu nie mogę przez nią przejść? O. Okej. Okay. Czyli albo w Zephyra, albo w Foulhu. Okej. Okay. Mogę to po prostu kliknąć? Ej, mogę to kliknąć. No dobra. Nie będziemy mieli wybór. Tutaj jest mniejsza prędkość, tutaj jest duża prędkość. Ciekawe, na razie chyba idziemy w tą stronę? Tak na niebiesko to jest pokazane, jakbyśmy szli właśnie w tą mniejszą prędkość. No zobaczymy. Ma atak pek. Czyli będzie dziobać. Skurczybyk. Dobra, ja wypad robię. Ja robię wypad, nie ma co tutaj siedzieć długo. Okej, okay, Kernel Dump. Piękne miejsce. Bip bup. Ej, ty tam. Pan Shishi właśnie dał ci tamę, co nie? Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to pani ze mną pogadać. No spoko, to był ten ziomek, nie? Oczyna z walki prawdopodobnie. Dzień dobry, Bibub. To jest teren treningowy. Mogę pokazać ci pewne podstawy walki na tej oto tutaj kukle. Co powiesz? Powiem, że spoko. No dobrze, to w takim wypadku rozpoczniemy lekcję numer 1. Użyj swojej tamy, żeby zaatakować tę kukłę. Spoko. Mamy atak, support, info i pass. Możemy po prostu stwierdzić, nie trzeba. Ale my chcemy zaatakować. Mamy pek. CP3, nie wiem, co to jeszcze znaczy. BP1, TP1. Też nie wiem, co to znaczy, ale możemy tego użyć. Pek, proszę bardzo. Możemy używać technik tak długo, jak mamy punkty czasu. Jak tylko nam się skończą te punkty czasu, to będzie tura przeciwnika. Aha! Okej. Okay. Czyli na początku startujemy z jednym TP-kiem i im silniejszy i szybszy Tama, tym więcej ma startowego TP. Czy to nam po prostu rośnie po turze? Bardzo ciekawe w sumie. Aż mnie gardło zabolało. Jeszcze ciekawsze jest to, że kukła nam oddała. No bo to pekujemy. Przecież mamy tylko jeden ten tepek. On to nam nie rośnie niestety. Muteczek. Ale dobra, zagryziemy tą kukłę mimo wszystko. I zdobędziemy poziom drugi. To nam dało większą prędkość. Z tego co widzę, 150 bitów zyskaliśmy. Nauczyliśmy się też malutkich skrzydełek. Dobra robota. Kukła nie miała szans. Teraz twój Tama musiał zyskać poziom, prawda? Kiedy Tama dostaje poziom, niektóre z jego statystyk idą w górę. Ale musiałeś także dostać jeden punkt potencjału. No dalej, otwórz okno menu i użyj swój potencjał, żeby zwiększyć statystyki Tamy. Okej, okay, to jest coś, co mogę zrobić. Mamy sobie Tamę. Statystyki. Gdzie tu jest potencjał? Tu jest potencjał, okej. Okay. Jak to teraz wykorzystać? Mogę po prostu kliknąć na coś? Bo jestem tu w potencjale. Chyba kliknę tutaj? Okej, dobra, już możemy sobie teraz wybrać. Mamy na przykład prędkość. Mamy teraz startowego TP2. No ja bym chciał mieć 3. Chcę, żeby mój Tama był super szybki. Czekajcie, ja mam jeszcze punkty? Ja mam jeszcze punkty. Nie, nie mam już punktów. Potencjał 0, przepraszam. Patrzyłem na tą dwójkę tutaj, a to jest po prostu koszt, gdybyśmy chcieli HP-ki zwiększyć. No ale okej. Okay. Zwiększyliśmy potencjał Tamy. Użyłeś potencjału, żeby zwiększyć statystyki, co? Cóż, w każdym razie w tej ostatniej walce miałeś tylko jeden TP do użycia. A jak i tak ci wzrosła statystyka prędkości, więc twoje TP-ki się zwiększyły. Co powiesz na to, żebyśmy teraz naprawdę zawalczyli? Nie przejmuj się, nie będę zbyt ostry. No dobra, koleś. Mam 3 TP-ki na start. A ty masz kraba, nie? Który ma 10 punktów życia. Mamy też malutkie skrzydełka, które są brutalne. W ogóle wszystko jest brutalne. I kontaktowe. Zaraz, to kosztuje 2 TP-ki aż. No i co? I myślicie, że tego nie użyję? Oczywiście, że użyję. Puf. Nie zadało to jakoś specjalnie obrażeń, powiem szczerze. Ja chyba wolę peknąć jednak. Minus 0! Nie, to ja te Tiny Wings używam. Minus 0 to mi się nie podoba. Och, critical. Świetnie, ma jeszcze 5 punktów życia. Jeszcze Tiny Wing.
Elegancko. Został mi tylko ostatni taki atak, więc nie jest zbyt dobrze. W ogóle czemu mogłem dwa razy użyć pod rząd? To jest wielka zagadka. Boom. Żaden krab nie jest w stanie przeszkodzić mojemu fifu. 200 bitów, dawaj kasę, dawaj swoje bity. Wow, wygrałeś ze mną. Wydaje mi się, że zorientowałeś się, że niektóre techniki zadają podwójną liczbę obrażeń mojemu tamie. Zobaczysz wtedy takie dwa razy napisane obok tego ruchu, jako znak właśnie tego. Tak naprawdę oznacza to, że ten element, który jest związany z ruchem, jest silniejszy niż element mojego tamy. Ten tutaj oto kawałek deski obok mnie ma zapisane wszystkie słabości i siły, więc możesz postudiować go. A jeśli potrzebowałbyś może sprawdzić to info w trakcie walki, możesz po prostu otworzyć infotab i tam będziesz miał wszystkie informacje. Okej. Okay. Można też kliknąć na przycisk ognia. Dobra. Przy okazji, jesteśmy quest, co? Mam małe zadanko dla ciebie, zanim nauczysz się czegoś bardziej zaawansowanego. Pójdź na zewnątrz w dzikość, walcz z innymi i podnieś swój poziom do poziomu trzeciego, a potem wpadnij do mnie ponownie. Spoko. To jest coś do zrobienia w ogóle, a tak, tak się biega, tak się chodzi, okej, okay, na C faktycznie się to zmienia. Wejdę sobie tutaj, bo tutaj jest leczonko, nie? A ja chcę uleczyć moje tamy. Moją tamę. Tak, jedną całą tamę. I teraz mogę iść w świat. Tutaj mamy zerwany most, więc nie jest fajnie. No, ale idziemy na razie sobie... Czy to chodziło o tą dechę? Właśnie, bo... Może o tę. Dobra, tabelka. Okidoki. Ogień na ziemię zadaje dwa razy obrażeń? No dobra. Elektryczny. Słaby na ziemię. Nie, zaraz. Ogień jest słaby na... Ogień jest słaby na wodę i ziemię. Okej, okay, czyli muszę patrzeć z góry, że tak powiem. Czyli ogień zadaje obrażenia dodatkowe w powietrzu. Roślinkom? To ma sens? I maszynom. Dobra, będziemy się tego uczyć w locie, przecież nie będziemy teraz faktycznie studiować tego. Ciekawe, że z po prawej u góry znacznik czasu w grze, to mnie zastanawia trochę. Na północ mamy tereny deszczowe, na południe mamy Jezioro Pamięci, a na wschodzie Kernel Dump. Okej, okay. Wszystko oczywiście nawiązania do elementów komputerowych. A tutaj jest ciekawy sposób na zaprezentowanie walk w dzikości. Ale się wkurzył ten Tamamon. Capli. Proszę bardzo, ale to nie wpierdziele od nas zaraz. W ogóle jak to działa? Dobra, powiedzmy, że na przykład nie wiem, chcę się dowiedzieć. Okej, okay, w ten sposób to zadziała. Dobra, to akurat spokojna informacja. A on nie ma? A my może nie wiemy po prostu jeszcze. To nie, fajnie, że mogę sobie myszką klikać też. Tiny Wing! Jeden punkt wyobrażeń, to tak niespecjalnie. A to już jest mocniejsze. Dobra, ma dwa punkty życia, więc raczej go pokonamy. Nie mogę go łapać jeszcze w żaden sposób, nie? Support jest ciekawy, a to są po prostu przedmioty, dobra, nie możemy go paść. Tiny Wing! I zwykły pek. Proszę bardzo, mamy trzeci poziom. Fajnie, możemy sobie, o, magii dostaliśmy trochę i jeszcze prędkości i dwa potencjału. Aż dwa potencjału tym razem, no to ekstra. O, jej, myszka tutaj dużo pomaga, możemy w sumie grać używając myszki, fajnie, questik. Request Shishiego i mamy też challenge od naszego tutorialowego bota. Spoko. Mamy złapać 10 świadomych, czekaj, złapać czy... Raczej po prostu poznać ludzi, tak? I przyprowadzić ich tam, okej, okay, w ten sposób mam to rozumieć. A, w ogóle możemy myszką też chodzić tutaj. Ej, to jest bardzo przyjemne w takim wypadku pod kątem takiego po prostu relaksu. Można się trochę oprzeć i można sobie poklikać. O! Myszką. No dobra, zobaczmy w takim wypadku. A, nie zlevelowałem naszego stworka. Tiny Wing! Byśmy mieli więcej potencjału, byłoby szybciej, no, ale trudno się mówi. W tej kolejności to robi, nie mam żadnych krytyków. No, zadaje 0 punktów obrażeń w sumie. Tak to chyba trochę wyglądało. Dobra, 150 bitów jest okej. Okay. Capli upuścił szyszkę. Ziomek, co robi ze szyszką? Okej, okay, leczy 5 punktów życia. I dodaje 1 MB. Jakkolwiek jest MB. Musimy sobie rozwinąć naszego fifu. Daliśmy potencjał, tak? Co byśmy tu rozwinęli? Tutaj więcej ataku na brutal i jeszcze więcej prędkości. Ja myślę, że to jest to, co potrzebujemy. Okej. Okay. To się załadowało? Nie, to się nie załadowało. Nie. Brutal, prędkość, uff, yes. Świetnie. To już będzie kosztować aż 2, ale jesteśmy bardzo szybcy. Ja myślę, że ten tutorial, który tam jest i czeka na nas, zostanie taki wpierdziew zaraz, że już przestanie być tutorialowe dla kogokolwiek. O, udało ci się zdobyć wyższy poziom? Bardzo dobrze. Teraz w takim wypadku powiem ci to.
Każda technika ma BP, czyli tak zwane punkty walki, które reprezentują siłę, taką dziką siłę tej techniki. TP-ki, czyli punkty czasu, które z kolei oznaczają koszt użycia. No i ostatecznie CP, czyli punkty walki znowu. Tamte były pojedynku, to są walki. Reprezentują, jak wiele razy możesz użyć technikę, zanim otrzymasz też obrażenia. Okej. Okay. Moc techniki jest amplifikowana przez siłę twojego tamy oraz także przez magię twojego tamy. Jeśli damage type, typ damage'u, typ obrażeń jest brutalny, to znaczy, że siła wchodzi w rachubę. Jeżeli z kolei jest magiczny, no to magia, to ma sens. Mając tę wiedzę teraz, czy jesteś gotowy na powtórkę? Jestem gotowy na powtórkę tutorialku. Molun na drugim poziomie. Zwariowałeś? Wysyłasz na mnie takiego chłystka? Ja się nawet nie wyleczyłem. No to mam za to. Zarobię się jednak 5, nie ma co używać tego. 4 punkty, ale mogę tylko 3 kurczę razy użyć peka. Więc raz, 2, 3. Kurde, nie za wiele mu to zrobiło. Dobra, użyjemy Tiny Wing, to nic nie zmieni dla nas. Wow, tam się podziało. Prawda, my mu też zabraliśmy ostatecznie trochę życia. Tylko że co, nie mamy peka, teraz będziemy obrywać też. Do Tiny Wing. Tiny Wing coś tam zrobił, nie za dużo, ale jednak. Dobra, Tiny Wing dalej do ataku. A co się stanie, jak użyję jeszcze raz? Teraz mam full na czerwono. On z nami wygra tę walkę, ale... ja mam tutaj okazję do użycia Acorna. Fuck, nie mogę użyć Acorna? Nie mogę użyć Acorna, zostałem oszukany. W związku z czym ta walka nie jest uczciwa w tym momencie. Mam jeden punkt życia, jak użyję peka, to zginę. Jak użyję czegokolwiek, to zginę. To użyję peka przy okazji, co mi tam? Jesteśmy pokonani. Była to nieuczciwa, nierówna walka, w której... przeciwnik, cóż, wykazał się po prostu takim chytrym podejściem do sprawy. O, Stan, w końcu się obudziłeś. Znalazłem cię rozłożonego na ziemi, na zewnątrz mojego budynku. Ty i twoja drużyna, chyba skończyła wam się energia. Wróciłem wasze funkcje do normalności, ale program wymaga 1000 bitów, żeby działać, więc proszę, bądź ostrożny zadnym razem. 1000 bitów? Jut! Są ogromne pieniądze, co to jest? Co to jest? Nie wiem. Nie wiemy, nie wiemy niestety. Gadżety też są w ogóle. Recorder. Okej. Okay. Przypomnienie w poniedziałek. Nie zapomnij skoczyć do miasta i kupić jajek i mleka. Okej. Okay. I tu są takie jeszcze easter eggi. Pozostaje po profesorku. Skurczybyku. Pokonałeś nas w tej nieuczciwej walce. Okej, okay, on teraz chce... A, czyli musimy go pokonać, żeby pójść dalej. Dobra, to ja nie chcę z nim walczyć w tym momencie. W sensie... ja bym chciał w ogóle złapać nowego Pokemona. Tamamona, że tak powiem. A to nie jest takie proste. Co tutaj jest? Widzę to. O, to jest Mize. Aj! Czy wiesz może, czy jestem w stanie dostać się na tereny deszczowe przez ten las? A, przepraszam, nawet się nie przedstawiłem. Mam na imię Mize, jestem podróżnikiem. Mapa, którą mam, nie wskazuje żadnego tutaj zawali drogi. W sumie to mam starszą wersję mapy. Oh shit, pająkę! Okej. Okay. A właściwie to Toxi. Proszę, pozbądź się go. No ja nie wiem, czy go pozbędę. Toxi ma level 3. Ma 15 punktów życia. Dude, czego w takim miejscu żyjesz? Dobra, jak to było? BP to była... TP to jest siła? Czy to po prostu jest określenie, że jak kliknę 2, to... chyba to jest określenie, że jak kliknę 2, to stanie się to. Dobra, przynajmniej mogę dużo razy zaatakować. Dobra, spowolnił, ale tylko jeden punkt obrażeń. Dobra, Tiny Wing do boju. Tiny Wing do boju jeszcze raz. Okej, okay, mamy jeszcze jeden możliwość atakowania Tiny Wingiem, więc zrobimy to. Mamy jeden pekiem. Kryt był, super. 6 punktów. Może wygramy tę walkę. Chociaż tak patrzę na nasze możliwości. To tam zadajemy 0. Okej, okay, kryt za 2. Dobra, spróbujmy jeszcze skrytować. Kryt za 3. Mua. Idealnie. Znaczy ja wiedziałem, że tak będzie. 250 bitów zdobyliśmy z tego tytułu. Wybacz, że tak się przestraszyłem i w ogóle mam dość duży strach przed pająkami. Powinienem ci podziękować za uratowanie mnie. Szczerze, myślałem, że już będzie po mnie. A to co? Chcesz, żebym odwiedził pobliskie miasto? Kernel Dump? Pewnie, i tak utknąłem tutaj w sumie. Może będę w stanie sprzedać trochę z moich rzeczy, które znalazłem podczas podróżowania. Jeśli znajdziesz jakiś sposób, żeby odblokować ten teren, to daj mi znać. A i jeszcze weź sobie tę kartę. Na pewno ci się przyda. Co to za karta? To jest jego karta? On chodzi ze swoją kartą? Serio, co to za karta?
Ja bym chciał wiedzieć, co to była za karta, ale nikt mi o tym nie powie na razie. Interesujące, tu w ogóle zamknięte, tu są jakieś dziwne rzeczy. Ja chyba w ogóle muszę mojego Pokemonka, przepraszam bardzo, to nie jest Pokemon, to jest Tama, wyleczyć, bo on zaraz tutaj padnie kompletnie. Więc zobaczmy, gdzie ten koleś, a w ogóle co tu jest? To jest jakieś większe miasto, nie? To jest jakaś kupa śmieci w ogóle. I ludzie biegają, to jest w ogóle też dziwne, statua jakiegoś mecha, który przygląda się niebu. Czy to jest Neon Genesis Evangelion? Może być Neon Genesis Evangelion. Co to jest to? Bateria. Nam się udało znaleźć. Okej. Okay. Niektóre gatunki Tama mogą tego, to lubić. Fajnie. Ostrzeżenie, nie dotykać generatorów. Powiedzmy, że ich nie dotknąłem. Totalnie nie chciałem ich dotknąć. No proszę. Tylko, że się nie wyleczyłem jeszcze. Tam jest krabi. Ciekawe, czy faktycznie muszę mieć 1000 tych... 1000 waluty, żeby się zobaczyć. On sklep otworzył faktycznie tutaj. Najpierw spróbujmy wyleczyć. Zobaczymy, co ma w sklepie jeszcze. A, w sumie tak na tym myślę, to być może te 1000 golda jest odbierane tylko wtedy, jak się wywalimy. To jest zabawne o tyle, że możemy się wywalić mając 0 golda i co wtedy? A wtedy pewnie nam nic nie weźmie. Dobra. Siema. Ej, zapytałem pana Shishiego, czy mogę tutaj pracować w tym małym sklepiku i powiedział, że to okej. Okay. Przy okazji, nigdy nie usłyszałem twojego imienia. A, sta, okej. Okay. Jeśli czegoś będziesz potrzebować, daj znać. No właśnie bym chciał sprawdzić, co sprzedajesz. Grzybki, robaki, marchewki i mięso. No okej, okay. Jest to jakieś podejście do sprawy. Pytanie brzmi, czy sprzedajesz może jakieś pokebole? Czy to w ogóle tak działa? O, ale można kupić za 1200 rzeczy, które wzmacniają siłę na stałe. I hapeki, to ciekawe. Dobra. Podamy. Nie masz nic, co by mnie interesowało niestety w tym momencie. Tam był ten krab, chciałem z nim zawalczyć, zobaczyć jeszcze, czy jestem w stanie go pokonać. Teraz się okaże, że totalnie nie. Będzie mi smutno wtedy. Dobra, puf, wpadam w niego. Wkurzył się. Ja też bym się wkurzył na jego miejscu. Ma drugi poziom ten krabik. Myślę, że powinniśmy być w stanie... O, na sztajnie bym zadaje 2 razy punktów obrażeń, więc... Co oznacza, że zadaje 2 punkty obrażeń. Super. Ten nas bąbelkami jeszcze nas skonfundował, skurczybyk. No nie spróbujemy Tiny Wingsy robić i tak, nie? Dobra, na razie to jego konfuzja nie wydaje się na nas działać jakoś. Co ona właściwie robić? Mogę to jakoś sprawdzić? Może jak wejdę w info. A, jest szansa na nietrafienie o 5% zwiększona. Okej. A, dobra. Niech będzie Tiny Wing. Też obrywałem z tego tytułu, ale jestem blisko do poziomu. Strasznie chcę rozwalić tego bota tutorialowego, zanim pójdę dalej w świat. Więc jakby zdobędziemy sobie pierwszy poziom. Powinno pójść jeszcze łatwiej. 3 punkty obrażeń. 5. A przepraszam, 2 i 3 chciałem powiedzieć. Dobra, to powinno już wystarczyć jeszcze raz. Dobra, walki są faktycznie szybkie. W tej kwestii nie kłamali, nie ma co ukrywać. Jeden potencjału. Prędkość nam oczywiście dalej wzrasta. 150 bitów. Nauczyliśmy się Winter Wind. Okej. Okay. I coś jeszcze koleś wyrzucił z siebie. Taką skorupkę. Dobra, pyk. Potencjał. Mamy 1 punkt potencjału. Jeden potencjału nam... A, i mamy nową technikę. Winter Wind. Ale nie mogę sprawdzić, co ona robi, niestety. Albo muszę kliknąć spację, okej. Okay. To jest magiczny już atak. On zamraża. Znaczy, że powinniśmy podbić magię trochę? Ile mamy magii? Mamy magii 2. To podbijmy, żeby było tyle samo, ile fizyczności. Dobra. Mamy trochę szybkości jednak. 13 HP-ków. Mamy nowe zaklęcie. Chodźmy zobaczyć, czy pokonamy tutorialowego bota. Nie mogę mu skurkowańcowi odpuścić, bo nas przecież ośmieszył swoimi nieczystymi zagraniami. Wyleczę się o te całe... Ile tam był? 1 HP? 1 HP może decydować o życiu lub śmierci w tej grze. Więc nie ma co. Idę. Idę mu spuścić w piernicz teraz. To jest moja prywatna vendetta. Nawet jeśli nigdy nie zagram w tą grę później, to przynajmniej to chcę zrobić. Dobra. Spoko, wiem wszystko, co mówisz na ten temat. Walczymy. Walczymy i pokaż mi, ty masz drugi poziom, Molun. Nie możesz mi podskakiwać teraz. Winter Wind zadaje 2 razy punktów obrażeń więcej. Proszę bardzo, jazda. 10 punktów życia mu zabra. Winter Wind. To jest zabawa. No i możemy go peknąć. To nic nie zrobi. Czy my też zamarzliśmy? Tak, my też zamarzliśmy. Okej. Okay. Wystarczył pek zwykły w tym momencie. Już ciekawe, że zamarzło, zamroziło nas też. To był to bardzo silny atak, więc... 200 bitów zdobyliśmy. Udało ci się mnie znowu pokonać. Wychodzi na to, że to ja muszę zacząć zbierać notatki. Dokładnie masz się uczyć ode mnie, koleś.
Proszę, weź to jako małą nagrodę. Mały dysk dostaliśmy, dyskietkę właściwie. Twoje nowe zadanie, finałowe zadanie. Na nasz następny pojedynek chcę, żebyś miał drużynkę pełną trzech tam, co najmniej. Możesz mieć jakąkolwiek tam, jaką chcesz oczywiście. Jeśli nie jesteś pewien, jak zwiększyć swoją drużynkę, to pogadaj z moim bratem, Tyreinem. On żyje w lesie, nieopodal tego miasta. I pozwól, że dam ci trochę więcej wiedzy. Twój Tama będzie uczył się różnych technik podczas swojego wzrostu, ale tylko 7 może być użytych w trakcie walki. 7 technik w trakcie walki? To jest bardzo dużo. Normalnie w Pokemonach były 4, więc przy przypadku 7 to naprawdę można się bawić. Możemy też uczyć, które techniki mają być aktywne w walce. Dobra. A przy okazji, kolejność ma znaczenie. Okej. Okay. 3 ostatnie techniki będą miały karę dotyczącą TP, to znaczy, że będą więcej kosztowały. Trzeba na to zwrócić uwagę. I to tyle. Możesz kontynuować ze swoimi zadaniami. Okej, okay. No to jest to faktycznie jakaś odmienność od Pokemonów pod tym kątem. Jest na pewno szybkość tej gry, co mi się mega podoba, że ona działa tak sprawnie, że faktycznie, wiecie, te walki nie dłużą się, nie ma niepotrzebnych animacji, które zabierają 100 lat i tak dalej. Dla mnie to akurat ma duże znaczenie, jeśli dla was też to... Jeśli dla was też to ta gra może być dla was bardzo ciekawym doświadczeniem. W mojej opinii bardzo, bardzo pozytywnie, muszę powiedzieć, się przyglądam tej gierce i jeszcze do niej chyba, myślę, że też już na własną rękę gdzieś tam poza kamerą wrócę. Co wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach i jeżeli wam się ten film podobał, no to sugeruję też zostawienie subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a my się usłyszymy w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!